Cześć moje mordeczki, dzisiaj sobie zobaczymy frytownicę beztłuszczową Air Fryer marki Hoffen Food Expert. To jest produkt dla Biedronki. Zrobimy sobie, dzisiaj nagrywam z ręki, nie mam statywu ze sobą. Z informacji, jakie tutaj są, panel dotykowy 80 do 200 stopni Celsjusza, co jak według mnie jest trochę za mało na frytki, ale kto wie. Zdrowy sposób przygotowania warzyw czy ciasta, pojemność 2,5 litra. Zdrowy sposób na przygotowanie chroniących frytek, mięsa, ryb. Smażenie bez użycia oleju dzięki technologii szybkiej cyrkulacji gorącego powietrza. Tak wygląda niby panel główny na tej frytownicy. Jest tu parę takich funkcji. Zresztą sobie rozszyfrujemy. Co tutaj więcej z informacji jest? Frytownictwa beztłuszczowa, mięsa, dobra. Panel dotykowy z wyświetlaczem LED, nagrzewający się uchwyt zapewnia bezpieczne użytkowanie. Specjalna powłoka zapobiega przywieraniu. Regulacja temperatury też było z tamtej strony. Tutaj macie model. Moc 1250 W, czyli pobiera gdzieś ponad koło 5 Amperów przy zasilaniu z gniazdka. Pojemność kosza 1,5 litra, pojemność misy 2,5 litra, waga netto 3,6, waga brutto 4,55. Dobra, tutaj macie niby misę, tutaj macie koszyk. Zaraz się dowiemy czegoś więcej. Jest instrukcja. A dobra, damy szansę instrukcji. Zakres regulacji czasu pracy do 60 minut. Regulacja co 5 stopni Celsjusza. Dobra. Sam jestem ciekaw, jak ta frytownica działa. Co misę uchwyt kosza w zestawie kosz. Misa w świetlnym oraz planem sterowania, przewód zasilający, odwrotowy, odprowadzanie pary. Tutaj macie cały panel rozpisany, co dokładnie co oznacza. 200 stopni to według mnie jest za mało na frytki, ale może jeśli grzałka jest blisko, to czemu nie? Jeśli robicie frytki w mikrofali, znaczy przepraszam, nie w mikrofali, tylko w kuchence, piekarniku dokładnie, to zalecają ustawienie temperatury minimum 250 stopni, a najlepiej 275, 280 do nawet 300 stopni. Wskaźnik, włącznik tutaj, parametry w górę tu i tu i tu, tutaj w dół, nie wiem po co aż tyle przycisków. Aha, dobra, już wiem. Temperaturę się ustawia z tej strony, a czas z tej strony. Przełącznik trybu pracy, zapisane programy, to jest ten przycisk. Tutaj macie jakieś funkcje typu, nie wiem, to chyba jest rozmrażanie. Nie mam pojęcia, coś jakby kubełek chiński. Może jakieś głębokie smażenie. Tutaj macie mięso. Nogę z kurczaka, tutaj jakieś, to wygląda na jakiś stek albo mięso z grilla, funkcje grillowania, o, ryba, a to nie wiem nawet co to jest, chyba termoobieg z czymś. Aha, tak, to jest wskaźnik uruchomienia wewnętrznego wentylatora, to jest wskaźnik uruchomienia elementów grzejnych. Aha, czyli tu jest grzałka, tu jest termowentylator, czyli termoobieg.
Program rozmrażanie 80 stopni Celsjusza 15 minut. Program frytki. Aha, no to by się zgadzało, to jest program frytki. Program kurczak. Program stek, no, czyli zgadłem. Program ryba. Brak ikony, program domyślny 200 stopni Celsjusza 15 minut. Kosz, misa, instrukcja w sumie. Parę informacji na temat samego urządzenia. Aha, para się nie może znajdować i tak dalej, i tak dalej. Trzeba tak ustawić, żeby był odstęp od wszystkich urządzeń, gniazdek i tym podobnych. Właściwe smażenie, opiekanie podczas... Można się wyłączyć. Normalne, świadczące rodzaj potrawy. Czas szybciej. No nie, zapisałem w punkcie 7.2. Wyjmowanie, wchłanianie zestawu misy i kosza. Wyjmij kosz z misy. Dobra, dobra. Cienkie, mrożone frytki, ilość gram, czas minimum 12-16, temperatura 200, no to chyba oczywiste, bo frytki trzeba robić w dużej temperaturze. Wstrząsanie tak, dodatkowa informacja nie ma. Ciastka, ciasta. Ski. Hamburger. Czas 18-25 minut, 180 stopni, tak, no daj łyżki oleju, nie mam pojęcia. Czas gotowania. Tak, składniki nie więcej niż do połowy, jeśli ciasto jest rosnące. Jak zawsze producent albo gwarant Werschold Polska, tak samo jak w Niteo Tolls. I tutaj więcej informacji nie ma. Dobra, to sobie pomijmy, zobaczymy sobie teraz cały produkt. I jestem z powrotem, wyciągłem to sobie. Nie będzie typowego unboxingu. Tutaj jest jakaś przycisk na rączce, nie wiem co to znaczy. Jakaś blokada, sama frytownica, jak widzicie, z plombami, jest otwór odprowadzający gorącą parę i powietrze, przewód zasilający, jakieś wieczniki na dole. Od góry się nie otwiera, tutaj się nic nie przestawia, tutaj nic. Tylko tą część się ustawia. Dobra, zobaczmy sobie. Taśma nylonowa, upierdliwa strasznie. Jestem, taśma odsklejona. Nawet nie zostało jakoś dużo śladów po kleju. Dobra, zobaczmy sobie. Aha, nie wiem po co w ogóle to jest. Aha, tu jest jakiś przycisk pod tą zaślepką. Ciekawe. Tutaj macie misę. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Tym przyciskiem zwalnia się właśnie misę, zostaje sam koszyk. Koszyk jest tak zamontowany. Akurat się tego nie spodziewałem, no ale mniejsza o to. Dobra, odłożymy sobie to na bok, bo to jest w folii. Misa stalowa, plastik. Ten plastik to jest chyba tylko jako takie wypełnienie, żeby to był izolator. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych
elementów, które by blokowały. No, ale tutaj pewnie można nalać oleju albo coś, albo wrzucić, nie wiem, kurczaka, coś w tym stylu, no. Oczywiście ona już fabrycznie trochę porysowana, no ale mniejsza o to. Zobaczmy sobie urządzenie od środka. Tutaj jest plastik. I co ciekawe, to nie jest halogen, to jest zwykła grzałka działająca na zasadzie dużej rezystencji, czyli oporu. Prąd, jak przez nią przepływa, ona się nagrzewa do dużej temperatury, czyli praktycznie jest to mini piekarnik i jest też nad nim wiatrak z termoobiegu. Także powiem tak, powinno się sprawdzić i teoretycznie powinno się nagrzewać do więcej niż 200 stopni, ale może tak jest czujnik zrobiony. Ciężko mi powiedzieć. No, czy to urządzenie jest warte 200 zł? Nie powiedziałbym, ale stówkę bym za to rzucił. Naprawdę. Stówkę bym za to rzucił. Sorry, że tak dzisiaj z ręki nagrywam, no ale nie za bardzo mam inną możliwość. Zamontujmy sobie. Misę. Powiem tak, całkiem, ale nie warte kompletnie ceny podstawowej, także rozważcie ten zakup i na pewno nie pali się, jeśli chodzi o to, żeby to jakoś szybko wyszło ze sklepów. Także pilnujcie i jak uznacie, że cena jest adekwatna, kupujcie śmiało, hej!